wielką miłością i hobby jest bieganie. Założyłem sobie, że oprócz tego, że będę reprezentował Polskę, to w weekendy, tak jak zawsze biegałem biegi długodystansowe, na stulecie niepodległości ukończę swój setny maraton. Do tego mi brakowało w tym roku kilkunastu. Powiedziałem sobie tak, że jako maratończyk jestem w stanie poznać kilkaset kilometrów kraju przyjmującego. Jest to bardzo rzadka możliwość dla ambasadora, ale co to znaczy biegać biegi dystansowe? To znaczy również zatrzymać się, porozmawiać z ludźmi. Ja nie jestem już dawno, nie biegam dla rekordów. To znaczy zapytać się z normalnego Szwajcara, jak mu się żyje, co on czuje, w jaki sposób, co jest dla niego ważne. I to jest to niesamowite doświadczenie dla mnie. To jest doświadczenie niezwykłe, pewne poza moją pracą, robione w czasie wolnym. Ambasadorowie różnych krajów spotykają się na kolacjach. Najczęściej to wygląda w ten sposób, że siedzi kilka osób według protokołu posadzonych przy stole, porozmawia, wniesie toast, porozmawia, zje, zostanie, omówi sprawę. Natomiast w pewnym momencie wprowadziliśmy zasadę demokratyczną, zrobiliśmy to razem z ambasadorami krajów wyszehradzkich, że zamiast spotykać się na kolacji ambasadorskiej we czworo, spotkaliśmy się całymi ambasadami przy grillu. I okazało się, że tego typu spotkania dopiero pozwalają takie naprawdę grassroots contacts nawiązać między dyplomatami. I zaczęliśmy tę opcję promować. Teraz wymyśliliśmy, że na przykład spotkamy się w ten sposób z ambasadą niemiecką albo z ambasadą Izraela, żebyśmy byli wszyscy ze sobą połączeni. Okazuje się, że jest to o wiele skuteczniejsze niż po prostu to, że szefowie, czyli zgodnie z takim klasycznym zachowaniem dyplomaty, omawiają sprawy.